środę do Sandomierza zjechali miłośnicy i pasjonaci jazdy na dwóch kółkach, choć były też trójkołowce i zabytkowe samochody. Liczba uczestników sandomierskiej odsłony inauguracji sezonu motocyklowego zaskoczyła nawet organizatorów. Bardzo efektownie wypadł przejazd ulicami miasta z Chwałek na bulwar Piłsudskiego. To właśnie na bulwarze, wypełnionym do ostatniego miejsca pojazdami uczestników, odbyła się główna część wydarzenia. Było topienie marzanny, koncerty zespołów Droga na Ostrołękę i Santar. Uczestnicy mieli do dyspozycji symulator jazdy na jednym kole. Nie zabrakło stoisk z akcesoriami do motocykli. Cieszymy się bardzo, że tak licznie ludzie, motocykliści, motocyklistki przyjeżdżają, odwiedzają i biorą udział w tym wydarzeniu. W paradzie brało udział 943 motocykle, samej paradzie, a już wcześniej motocykle były na bulwarze. Pod wrażeniem zlotu byli także jego współorganizatorzy. Starostowie sandomierscy podkreślili, że samorząd zawsze może liczyć na Moto Sandomierz. Cieszymy się niezwykle, że dzięki właśnie Moto Sandomierz, stowarzyszeniu, które działa podczas takich wydarzeń, jak również uroczystości patriotycznych, zawsze tam, gdzie trzeba być aktywnym i pomagać drugiemu człowiekowi również. Pojazd sandomierski wspiera to wydarzenie od wielu lat i będziemy wspierali, bo widzimy, że warto. Sandomierz dzisiaj tętni życiem. Jest to tu też znakomita promocja Sandomierza, Pojazdu Sandomierskiego. Wspaniała impreza, pełna wspaniałych ludzi. Tu zawsze jest organizowana akcja charytatywna, zbiera się pieniądze. Ludzie wielkiego serca, wspaniałej pasji, oby takie jak najwięcej w Sandomierzu. Piękna promocja też miasta, bo to wiele ludzie zjechali do Sandomierza. Ludzie zjechali z całej Polski, widzimy po rejestracjach, są ludzie z Rzeszowa, z Lublina, z Warszawy, ze Śląska, z Krakowa. Faktycznie jest tutaj dzisiaj cała Polska. Dla uczestników zlotu motocykle to pasja, hobby. Większość z nich przygodę z dwoma kółkami rozpoczynała w dzieciństwie. Dwa kółka ze mną są przez całe życie. Mam już swoje lata i zaczynałem bardzo wcześnie na dwóch kółkach. Rower Bobo oczywiście, ale później natychmiast był silnik w tym wszystkim. Zaistniał. No, trudno jest powiedzieć, no tym się trzeba urodzić, tak? Można próbować i na pewno każdemu będzie wychodziło, ale jak się ktoś urodzi, to będzie do końca życia siedział w siodle. Wśród motocyklistów był wikariusz parafii w Ożarowie, ksiądz Piotr Sołdyga. Kapłan przygodę z motocyklami rozpoczął jeszcze przed wstąpieniem do seminarium i kontynuuje ją do dziś. Ksiądz Piotr bardzo wysoko ocenił zlot. Z roku na rok wychodzi im to coraz lepiej i naprawdę jest fajna zabawa. Super ludzi, którzy można było spotkać, nawet porozmawiać, czy plan, czy program, który oni przygotowali, naprawdę jest fenomenalny. Sama trasa przejazdu, coś też fajnie zabezpieczone. Podobną cenzurkę wystawili organizatorom motocykliści z pobliskiego Staszowa, którzy podobne wydarzenie organizują u siebie 18 maja. Bawimy się dobrze, jest fajnie, pogoda dopisała. Jeździmy na wszystkie zloty, jakie są tylko. Zapraszamy do nas 18 maja na dni otwarte naszego klubu. Będzie jedzenie, żarcie, wszystko za darmo. Koła gospodyń wiejskich zadbały o kulinaria. Jak co roku są z nami trzy KGW. KGW Zawichost, KGW Wygoda oraz KGW Chwałowianki. Można było obejrzeć miasto z lotu ptaka i wiele osób skorzystało z oferty przelotu helikopterem. Burmistrz Elek zapewnił, że miasto będzie wspierało organizację zlotu w latach następnych. W następnych latach będzie to samo. Myślę, że w następnych latach tak jak i dzisiaj. Bo co roku ta impreza jest coraz większa, coraz więcej ludzi przyjeżdża do Sandomierza. Jak oby więcej takich imprez. Jerzy Strzyż, STV Info.